Witam wszystkich, tutaj Urbex Warszawa. Dzisiaj zaprezentuję Państwu opuszczoną działkę, a na niej jakieś budynki gospodarcze i zbiorniki wodne dosyć duże, co tam się znajdują. Może pokażę zbiorniki wodne. Przepraszam za wiatr i trochę będzie podmuchy. Musimy też bardzo uważać, bo tam jest jakaś firma. Samochody tam jeżdżą. Tutaj od Forda jakaś maskownica. Zbiornik jest trochę wypełniony wodą tam na dnie. Niestety nie chciał wpaść. I tam też jest firma. Jeszcze mogą pracować. O to chodzi, godzina 17. Tam jest domeczek jakiś mały, ale to pokażę go na samym końcu może. Bo jest tak trochę przypałowo iść. Także w 1/4 gdzieś tak chyba wypełniony. Zaczniemy tutaj, tylko że musimy być bardzo ostrożni. To są pozostałości po bezdomnym. Ma tu swoje łóżko. Kocyk. To jakieś szczątki telewizorów, różnych rzeczy. Prawdopodobnie ktoś sobie nielegalne wysypisko zrobił. Tutaj nie ma co wchodzić, bo po prostu już ściana spadła, dach spadł. Dach już spadł i tylko same gruzy, to tylko tak Państwu pokażę. Wszystko tutaj latem jest pewnie zarośnięte. No i też wysypisko. No i tu musimy bardzo uważać, bo jest tam ulica. Samochody jeżdżą. Wiadomo, straż miejska może w każdej chwili podjechać. Albo ktoś wezwać. I tu też jakieś wysypisko. Po prostu ruina. Nie wiem co tutaj było. Jakaś gospodarcza ta budka. Jak się dowiem, to po prostu w opisie będzie. A tu po prostu też fotele od samochodów. Jakiś stary telewizor. Uciekamy, bo tu przy ulicy. No i tutaj bezdomny miał legowisko. Musimy bardzo po cichu wejść. Halo, jest tam kto? A nie ma bezdomnego na szczęście. A nie ma. Pozostałości w starych osobach. Jakaś rura. To bezdomny sobie zrobił łóżko. Ładne łóżko, nawet pieska chyba ma, bo miski dla psa. No nie ciekawie, jak tu pies na mnie wyskoczy. To bym nie chciał. Także idziemy stąd szybko. Pozostałości chyba po łazience. Dużo opon zgromadzonych. Idziemy do następnego.
do kolejnego. Też tak ludzie śpią, widać łóżko. Wszystko ruina. Tam jest tylko takie zakole, nie będziemy wchodzić. Tu to jest też wszystko zawalone, więc nie ma co chodzić. Jeszcze monitor się ostał cały. Ciekawe, czy by działał. Tak, tu mógł być też warsztat, bo jest kanał techniczny do warsztatów. Zawalony już śmieciami. No i tam musimy bardzo uważać, bo jest tam już firma jakaś. Widać z tamtej strony. Nie chcę kamerować, bo numery rejestracyjne. Dach już tutaj spada. Jakaś stodółka. Przejdziemy sobie może do tamtego cuda. Pokażę. To przed chwilą zwiedzaliśmy. Także mógł być warsztat samochodowy na to wynika. Tylko do czego? Tylko do czego? Doły. To do czego te zbiorniki wodne służyły, ciekaw jestem. Wełna mineralna. No i jak widać, tu też urzędują bezdomni, osoby bezdomne. Jest materac, jest nawet grill. Łoka nawet ma. Jakieś tam kołdry. Nie będziemy już tego przeglądać. Już dawny materac po bezdomnym. I tak, i tu już wejść. Na wieczór pewnie tu się schodzą. Na noc spać. Jakieś pisemka, jakaś historia. Do picia czajniczek, jakieś kurtki, nie będziemy mu tam grzebać już w kurtkach. I tego jeszcze chorobą się jakoś zarazić można, więc
że będziemy pomału kończyć ten urbex. Jeszcze pokażę Państwu tamten ten domek, co tam jest dalej, ze zbiornikami. Że będziemy się pomału zwijać i tyle będzie z tego. Wobec domów szyjdą, mogą być niebezpieczni. Kolega podobno palca stracił, jak się na niego bezdomny rzucił. Także przejdziemy sobie jeszcze tam do tego domeczku i będziemy kończyć. Tutaj dużo śmieci od telewizorów i od samochodów i jakieś biurowe, bo monitory, jak widać. Także możemy jeszcze tu przejść, czyli do tego domeczku, ale nie wiem, że mi się uda. To ciekawe, po co te zbiorniki melioracyjne, techniczne. Bardzo jestem ciekaw, czego służyły. Kurczę, cięte przewody. Jak ktoś wie, do czego mogły służyć te zbiorniki, proszę pisać w komentarzach. No to jeszcze zobaczymy ten mały budynek jak wielkości kiosku. Nie będzie za ciekawy, ale wiecie, jak tuż tu jestem, to nagramy. Mam nadzieję, że bezdomnego z nożem nie spotkam. No to zaskoczenie, prawda? Coś takiego. Jakby do szamba czy coś. No nie będę tu wskakiwał, bo nie ma drabiny i jak potem wyjdę, wiecie. Ciekawy jestem, co w tym kanale tam jest. W tej studzience, czy jak to tam zwał. Ale jest moc. Nie wiem, piszcie w komentarzach, co to za zbiornik wyrównawczy, czy co. To jednak nie jest budka, tylko zbiornik wyrównawczy. No dobrze. A teraz ważny komunikat. Nie chcę tu nikogo urazić, ale zmieniam upublicznianie filmów. Teraz co 20 subskrypcji leci film. Powód jest prosty. Dużo ludzi śledzi mój kanał, a nie zostawia subskrypcji. Dla mnie to ważna sprawa w rozwoju kanału. Chodzi tu m.in. o różne możliwości włączenia przez YouTube wielu funkcji, które są dostępne od pewnej ilości subskrypcji. Oczywiście, żeby nikt nie był poszkodowany, odcinki będą się pojawiać tylko rzadziej, raz na miesiąc. Jeśli jednak nie byłoby tych 20 subów, więc mam nadzieję, że to rozumiecie. Oprócz tego subskrypcje są też dla Was, więc jeżeli subskrybujecie z dzwonkiem najlepiej, by być na bieżąco, to macie informacje o każdym nowym filmie, który pojawi się u mnie na kanale. Więc dzięki za zrozumienie i obejrzenie odcinka do końca. Cześć! Na Messenger. Również bijajcie na Messenger, na miejską eksplorację. Tam się można od razu zapytać, jeżeli co. By działo, to można zadać pytanie.
Także dziękuję bardzo za obejrzenie mojego filmu. Spróbuję się dowiedzieć, co tutaj dokładnie było. I jak się uda, to po prostu będzie to w opisie. Prezentuję tereny dosyć spore. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do następnych. No i cześć.